W moich pytaniach wskazujących na oczywiste, ale chyba nie dla każdego, związki między różnymi przestrzeniami działalności człowieka z religią czy z teologią, dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę na powieść. Powieść, która towarzyszy mi od dzieciństwa, właściwie od kiedy nauczyłem się czytać. Nie odrywałem się od książek, zawsze próbowałem wygospodarować jakiś odcinek czasu, żeby zagłębiać się w czytanie powieści. Moje gusta czytelnicze oczywiście zmieniały się jak każdego, ale w pewnym okresie mogę powiedzieć, że powieść kojarzy mi się z kilkoma nazwiskami. I zawsze znajduję jakieś punkty styczne z tymi, którzy wywarli na mnie największy wpływ. I chciałbym chwilę o tym opowiedzieć. Dlaczego właśnie te powieści, dlaczego ci pisarze wydają mi się ważnymi ze względu na mój sposób przeżywania tego, co tradycyjnie się nazywa religią, a co możemy również określić mianem metafizyki, czyli czegoś, co przekracza świat materialny, świat doświadczany zmysłami, a co jest po prostu światem ducha, intelektu, światem niełatwo poddającym się kwalifikacjom. Jest to coś, co przydaje jednak mimo swej nieuchwytności prawdziwego smaku życiu. I z tych gigantów powieści światowej to oczywiście wymienię kogoś, kto dla wielu moich słuchaczy, jak sądzę, jest tym oczywistym skojarzeniem. To jest Fiodor Dostojewski. Ten rosyjski pisarz, tak bardzo doświadczony przez życie, pełen namiętności, pełen nieuporządkowanych pragnień, potrafił w bohaterach swoich powieści odsłonić to, co najpodlejsze w człowieku, ale również to, co jest najbardziej wzniosłe. I to w Dostojewskim cenię. Tę pokorę w odsłanianiu wielobarwności, polifoniczności, jak jeden z najlepszych znawców jego twórczości określił Michail Bachtin. Dostojewski pozwalał bohaterom mówić na własny rachunek. Zrezygnował z tej wszechwiedzy narratora, który wszystko wie. I to czyni jego powieści, takie jak Bracia Karamazow, Biesy czy Idiota, tym nieustannym dla mnie niedościgłym ideałem, do którego inni mogą się tylko zbliżać. Zupełnie inną postacią, innym typem pisarstwa jest dla mnie Francuz Marcel Proust, bo jego wielotomowa powieść, niedokończona i chyba niemożliwa do zakończenia, W poszukiwaniu straconego czasu, jest właśnie takim umiejętnym nazywaniem czegoś, co już przestało istnieć, ale dzięki sile wyobraźni na nowo staje się częścią mojego przeżycia tu i teraz. I dla Prusta to była jego Magdalenka, która mu przypomniała dzieciństwo. Dla mnie takich Magdalenek oczywiście jest więcej. To może być smak pomarańczy, to będzie jakiś zapach wiatru po skoszonej trawie. To wszystko, co się kojarzy z dzieciństwem, ale nie tylko. Chodzi o to, żeby dzięki powieściowemu geniuszowi Prusta pozwolić się porwać wspomnieniom i zdać sobie sprawę, że to, co jest tu i teraz, nie wypełnia bez reszty smaku życia. Zupełnie innym światem jest świat Franza Kafki, tego austriackiego, piszącego po niemiecku, właściwie czeskiego, piszącego po niemiecku Żyda. Myślę, to świat, który prześladuje wielu,
Ale chyba rzadko komu udało się w słowach tak prostych nakreślić właśnie tę atmosferę osaczenia, czy to będzie w procesie, czy w zamku, czy nawet w Ameryce. Nie do końca rozumiemy to, co się z nami dzieje, nie do końca potrafimy nazwać stany zupełnie absurdalne niekiedy, jakie opisywał Kafka w swoich opowiadaniach, ale to właśnie sprawia, że chętnie do niego sięgam i świat powieści już nieodwołalnie kojarzy mi się właśnie z Francem Kafką. Z polskich pisarzy, no bo przecież nie tylko światową literaturą żyję, chciałbym wymienić dwoje. Jednego mistrza Stanisława Lema, do którego dorastałem długo, jego summa literacka jest nieprzebrana i oczywiście można powiedzieć, że ten geniusz rozumiejący konsekwencje technologii, jak ona określa i wpływa nasze życie, pozostanie takim samotnym geniuszem właśnie. Ale chcę zwrócić uwagę na jedną książkę, na którą on sam mi zwrócił uwagę, bo miałem to szczęście, że ze Stanisławem Lemem wymieniłem w kilku spotkaniach myśli na różne tematy, również jego trudnej do zrozumienia twórczości. I on sam zasugerował mi, żebym przeczytał Głos Pana. Będąc przekonanym, że ze względu na moje skłonności religijne i zainteresowanie metafizyczne, ta książka powinna mi otworzyć oczy na to nieoczywiste w pierwszej chwili znaczenie jego twórczości. I rzeczywiście, myślę, że ten przekonany ateista, który nigdy nie sięgał na półkę z książkami religijnymi, który nie był, jak to jeden z wielkich socjologów powiedział, muzykalny religijnie, a jednak jak nikt potrafił uchwycić coś, co przekracza rzeczywistość tu i teraz. I właśnie w Głosie Pana ja to zaciekawienie innością, innym światem u Stanisława Lema znalazłem. No i na koniec zostawiłem Olgę Tokarczuk. Olgę Tokarczuk z jej no, najbardziej chyba znanymi, tłumaczonymi biegunami, które pokazują, że jesteśmy ciągle w drodze, że nigdy nie możemy się zatrzymać, że praca naszego umysłu jest nieokiełznana i nieokiełznawalna. Jednak dla mnie największą przygodą intelektualną były powieści poświęcone żydowskiej sekcie Franka. Ta długa powieść Księgi Jakubowe jest taką skarbnicą przeszłości, trudno powiedzieć, czy polskiej, po prostu tej części Europy, w której tygiel kultur, religii, narodów ze sobą współistniał w sposób kreatywny, w sposób twórczy, wzajemnie się zakładniając, jest czymś, o czym dzisiaj chyba zapominamy, bo jesteśmy zbyt pochłonięci jakąś jedną narracją, jedną wizją. Księgi Jakubowe Olgi Tokarczuk, które przyniosły jej tą najważniejszą dla literatów Nagrodę Nobla, będą dla mnie takim ważnym miejscem na półce bibliotecznej, do którego będę sięgał wtedy, kiedy świat będzie mi się wydawał zbyt płaski, zbyt oczywisty. I w tych wszystkich książkach, u tych pisarzy, których wymieniłem, znajduję te punkty styczne właśnie z metafizyką. I bardzo zachęcam, żeby patrzeć na czytanie powieści nie tylko jako przyjemność intelektualną, wchodzenie w inne światy, ale po prostu na możliwość
łączenia się z wielością światów, które się wzajemnie przenikają.